Dzień dobry. Jest 14 stycznia, godzina 7, a ja dojeżdżam do łowiska. Okoliczności są sprzyjające. Pierwszy raz będę to robił, muszę się przyznać. Nigdy wcześniej tego nie robiłem. Metoda podlodowa. Najpierw sprawdzę, czy ktoś jest na lodzie. Obiecałem żonie, że nie wejdę na lód, jak nikogo nie będzie. Sprawdzę grubość lodu i zobaczymy, no. Może się coś uda. Ale chyba widzę ludzi. Dobra, słuchajcie, wchodzę. Będzie mój pierwszy raz. Sprawdzę sobie grubość lodu. No jak widzicie, kochani, pomogę sobie trochę echosondą. Pokazuję tu jakieś nawet rybki w toni. Mamy prawie 3 metry wody tutaj. Zanętę mam już przygotowaną. Ochotka jest. Przyszykuję sobie pierwszą małą łajkę. Oj. Coś mi się tu. Mam ochotkę już na haczyką. Dobra, dziewiczy mój rzut. Kiwoczek sobie wyciągnę. No i dobra, mamy pierwsze komplikacje. No i dobra, słuchajcie, jedziemy. Pogoda się robi nieciekawa. Jakaś zamieć idzie chyba. No ale nic, próbujemy dalej, nie? Przy okazji wam pokażę kolce te lodowe. Sobie zrobiłem wczoraj na szybciutko. Uciąłem kawałek kija od szczotki. Wywierciłem w środku dziurę. Wkręciłem śrubę. I zaostrzyłem. I takie dwa. Mam tutaj na węźle zderzakowym, mogę sobie rozciągnąć. I w razie, nie daj Boże, to łamania lodu, można się ratować. Wywierciłem sobie dwie dziury, Wyciosałem sobie dwie dziury. Odległość jest trochę większa. Coś mnie zabije, jak mu zepsuje bałamajkę. I tak o. No exposure, I just wanna be a loner. Some can't stay sober, looking over all their shoulders. Like moving boulders just to get out of the home. No, powiem wam, że na dzisiaj kończę. No nie poddaję się, przyjadę jutro. Dogram dla was teraz samochodu, bo zaczęło wiać okropnie, zacinać. Ja już trochę zmarzłem. Niestety na zero schodzę. Parę godzinek byłem. No, powiem, podoba mi się to. Do zobaczenia jutro, czyli za chwilę. Siemanko, siemanko, drugi dzień i drugi raz chciałem jechać na zalew. Drugi raz chciałem łowić na bałałajkę, bo po prostu chciałem wykorzystać te parę godzin, które mam. Wczoraj była niedziela, więc wszystko pozamykane, więc się nie przezbroiłem. Ale zobaczcie, co się dzieje. W jednej chwili zaczęło strasznie wiać. Biało, że nic nie widać. Mam nadzieję, że ktoś będzie na zalewie. Wczoraj było parę osób, ale wczoraj była niedziela. Dzisiaj normalny dzień pracujący. No ale... ma być przygoda, tak? Więc będzie na pewno przygoda. Także jadę. Mam nadzieję, że nie zasypie mnie tak, że nie będę mógł z powrotem wyjechać. No i co? W drogę.
Słuchajcie, nie wygląda to za dobrze. Strasznie wieje. No nic, ale zaryzykuję. Są moje ślady, jest dobra informacja, bo jedna osoba siedzi. Pewnie długo dzisiaj nie wytrzymam. Wczoraj około 3 godzin wytrzymałem, dzisiaj są gorsze warunki. Przygotuję sobie jeszcze zanętę trochę i widzimy się zaraz nad wodą, na lodzie. Czarny lód. Sprawdzimy, mam już przerębę wykopany. Sprawdzimy sobie głębokość tutaj. Pokazuję ryby. Dobra. Czyli mamy szansę tutaj coś złowić. Ale dalej jest prawie 3 metry, niecałe 2,5. Czyli wszędzie tutaj jest tak 2,5 metra. Dobra, walniemy z kulkę zanęty. Nie za dużo, żeby nie przesadzić. Dzisiaj mam krzesełko, to jest mi tu dużo lepiej. Złamałem haczyk. Jak widzicie, przestało wiać, przestało padać. Nawet jakieś przejaśnienia wyszły. Tym bardziej bierzemy się do roboty. Mam nadzieję, że ryzyko się opłaciło. Jest, słuchajcie, pierwsza ryba. Jest. Jest. Ale się cieszę. O kurwa. A że jest to leszcz, no to zalew zębożycki, więc muszę go zabrać. Piękny zimowy leszczyk. Piękny. O, kurwa. Zobaczcie sobie, jak to z echosondą. I leci kulka zanęty. Słuchajcie, i to chyba na tyle będzie na dzisiaj. Już zmarzłem. Także żegnam się z zalewem zębożyckim na dzisiaj. Następnym razem może się wybiorę na Okonie. Dzięki za oglądanie. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Dajcie lajków, trochę subików. I do zobaczenia. Cześć.